Karol Linette był jednym z wygranych zgrupowania reprezentacji Polski w Abu Zabi. Pomocnik Lecha podsumowuje debiut w kadrze i opowiada o zbliżającej się maturze. Udało się dostać typowanie, następnie debiut, bramka, no marzenie tak naprawdę się spełniają. Się cieszę, no kończy się obóz, musimy wracać do Polski, na pewno będzie zimno, trzeba jeszcze korzystać z tego ostatni dzień z ciepła i żyć dalej. Rodzice mnie dobrze ułożyli, mam przyjaciół, którzy zawsze mnie sprowadzą na dobrą drogę. Nie czytam ogólnie gazet, niczego, po prostu nie zakrzątam sobie tym głowy, skupiam się tylko na piłce, no i na szkole, bo teraz rok maturalny. Czytałem, wziąłem sobie niektóre zeszyty, po prostu czytałem, bo uczyć się to ciężko, bo tutaj człowiek zmęczony, trzeba korzystać z pogody przede wszystkim, się skupiać na treningach, pokazać trenerowi, ale próbowałem sobie coś czytać. Myślę, że najbardziej to języka mi się bawią, bo mylę bardzo czasy i nie wiadomo, co z tego wyjdzie.